Tak należy przygotować stawki hodowlowe raków. Brzegi obłożone kamieniami, tak żeby one się miały gdzie chować. Ewentualnie ułożone dachówki, żeby rak mógł wejść na okres wylinki. Zostawić swój stary pancerz, żeby uzupełnić nowy. Ten czas wylinki trwa to około tygodnia czasu. To jest staw przygotowany do hodowli raków. Jest płytki staw, mocno porośnięty. Rak jest roślinożerny, więc musi mieć co jeść. Tak dokładnie brzegi są zacienione, porośnięte. Tego nie wykaszamy w węgorze. Zostawiamy dużo cienia, dużo ciemnych miejsc. I teraz napełniamy go wodą. I później osadzamy raki, czy to raki mateczne, czy to raki już do hodowli. Im więcej zielonego, tym te raki mają więcej pożywienia i będą ładnie rosły. Tu jest na stawie, że którym są raki. Jest rak błotny, mateczny. To jest wszystko zarośnięte, niekoszone. Tak jak to widać, wszystkie brzegi. One sobie robią. Grzebią dziurki w wodzie, wchodzą w te dziurki na czas wylinki.